Zapraszam. Cała akcja polega na tym, żeby ludzie nie oceniali innych po wyglądzie. Ogólnie spoko, akcja jest bardzo popularna, robią to nawet celebryci i tak dalej. Tyle, że w założeniu ta akcja miała wyglądać trochę inaczej. W oryginalnym założeniu miało to wyglądać tak, że dziewczyny, nie faceci, bo ten challenge nie jest dla nich, miały pokazać się bez makijażu, a potem z makijażem. Ale dobrze wiemy, że mało jaka dziewczyna ma odwagę pokazać się publicznie bez makijażu, więc w tej akcji trochę pozmieniali i dzięki temu stała się bardziej popularna. Sam osobiście stwierdzę, że akcja jest nawet bardzo fajna w tym momencie. Nie rozumiem, dlaczego faceci biorą w tym udział, ale okej, nie mnie to oceniać. Tyle, że ostatnio chyba zabłądziłem w internecie, bo znalazłem taki filmik. Galina! Stop, nie ten miał być. O. Po obejrzeniu tego filmiku moja opinia o tej akcji trochę się zmieniła, ponieważ dzięki temu, że stała się ona popularna, straciła ona też sens i większe przesłanie. Ludzie bardziej używają tego teraz jako taki challenge typu Ice Bucket Challenge, który na początku był bardzo szczytną akcją. Mieliśmy wylewać na siebie wiadro lodowatej wody, żeby poczuć się przez chwilę jak ludzie z chorobą, na którą potem mieliśmy wpłacić daną kwotę, około 20 zł, bo nie jest to jakaś wygórowana cena, a bardzo pomaga ludziom akurat z tą chorobą i każda osoba, która by przesłała chociaż 20 zł, to jest w ogóle wow. No a skończyło się niestety tak, że banda dzieciaków zaczęła wylewać na siebie wiadra wody, które nawet nie do końca wiedziały, o co chodzi w samej akcji, zaczęły wylewać na siebie lodowate wiadra wody przez to, że wyzwała ich koleżanka z klasy. To jest naprawdę złe, że jeżeli coś jest tutaj popularne, to ludzie tracą jakby rachubę w tym, po co taka akcja została w ogóle stworzona i akurat w Don't Judge Challenge nikogo się nie nominuje, robimy to z własnej inicjatywy, ale i tak samo to, że nie chodzi już o osoby bez makijażu i tylko z domalowanymi czarnymi zębami, tłustymi włosami, coś tego typu, a potem nagle piękne, wymalowane w ogóle super osoby, to i tak jednak nie powiecie mi, że to nie jest dziwne. 8 czy 9-letnie dziewczynki to znalazły pewnie parę takich filmików, no i natchnęło je. A skończyło się tak, więc no co ja wam powiem. Panie, panowie, Don't Judge Challenge. Tyle. Oh.